badania pismarycznego. No muszę powiedzieć, że to jest niestety ten sam klimat, no bardzo, bardzo zły klimat, no klimat właśnie bezprawia, który panuje w sądach gdańskich od bardzo wielu lat, no bo przecież w 2010 roku, w procesie, który wytoczył Mirek Wałęsa, sąd w Gdańsku, no tutaj muszę przypomnieć nazwisko tej godnej szacunku pani sędzi Barbary Malak, uznał, że badając sprawę kancelarności Mirka Wałęsy, ja dokonałem na... Bardzo dużo internetu jest w tym obawie. Wobec tego zwolnił mnie z jakiejkolwiek odpowiedzialności, albo odwrotnie, no uznał bezprawność, bezzasadność Lecha Wałęsy i go odrzucił. No potem właśnie pojawiła się w apelacji taka sytuacja, w której sąd apelacyjny powiedział, że co prawda Wyszkowski dokonał lecznie zarabności, ale pan Wałęsa, który zostaje byłym prezydentem, nazwisto i tak dalej, jest bardzo przykro, w związku z tym nie Wyszkowski go, że tak powiem, ogólnie przeprosił. Mam też nie zaliczyli tej kopy tutaj, co jest tam. Może tutaj... Na play znika. Oczywiście złożyliśmy w skargę, ale w skargę, 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 w skarg
to uczestniczy w celowo przeciwnym, należy nazwać. Zostały podrobione, prawda? Tutaj nie ma żadnych postaw, żeby
jest pomysł, że się broni, bo tam nakazano, że latach 80. w pewnym momencie była taka próba podrabiania donosów legalnych. Rzeczywiście zbyt taką próbę podjęto, ale ona się ukrócono, zaprzestano i żaden dokument podrobiony nie ukazał się w obiegu. Czy w specjalnych rzeczy, czy w jakimś no więc dlatego ta prokuratura hiszpańska po śledztwie naprawdę z niesłychanie wyczerpującym i tak dalej. I trzeba zaznaczyć, że żadnych podróbek nie było. Bo próba twojej podróbki nie oznacza, że te podróbki miały jakiś charakter. Próba zamknięta jest rozmowa, nie jest żaden dokument zastosowany, ale powtarzam, sąd krajski wiedziony jakimiś własnymi, to nie chcę tutaj zagłoszyć nawet tą kwestię siebie. Sąd krajski w moim najzupełniej przekonaniu nieracjonalnie, bezpodstawnie próbuje nadal bronić. Badali dokumenty sporządzone w latach takiego jednoznacznego orzeczenia bez, że to jest naprawdę pogrębnie podstawy. A ja powiem jeszcze coś z tego. W moim przekonaniu sąd tutaj pomaga lewicowi bronić jego terytorium lewym na przedpol. To znaczy w prawie jawnie ujawnionej, w zasadzie rozpracowanej i tak dalej, czyli agenturalności, próbuje się odwracać mu to ogonem, po to, żeby nie pociągnąć Rzeszyna Gołęsy do odpowiedzialności za jego fałszywe zawiadomienia do prokuratury. Bo on od lat składa w prokuraturze fałszywe zeznania, fałszywe zawiadomienia i za to wszystko powinien być karany. I tu jest rzeczywiście poważny problem. No skoro Lech Wałęsa jest człowiekiem tak nieodpowiedzialnym, że nie szanuje go z własnej pozycji, to znaczy urzędu prezydenta, pojawia się groźba, czy ta groźba jest obecna w życiu publicznym, że Lech Wałęsa powinien zostać ukarany sądownie za, tak mówię, składanie fałszywych zeznań i za składanie fałszywych zawiadomień do prokuratury. To jest kara ewentualnie więzienia. Ewentualnie później w tym roku, gdyby sądy traktowały Lecha Wałęsę tak jak każdego innego obywatela polskiego, to wtedy Lech Wałęsa byłby w strasznej sytuacji, bardzo trudnej. Zresztą myślę, że to jest ktoś, kto chciałby zobaczyć Lecha Wałęsę w piesie. Na pewno nie, no ale żeby do tej sytuacji nie dopuścić, no to kwestionuje się sprawy dużo zupełnie inne, jakby mówię, na przedpolu tych spraw, odwraca go to ogonem i w ten sposób zamawia. Taka ucieczka do przodu, troszeczkę, tak, ucieczka do przodu. Tak. Ale ochrona różnych właśnie interesów, sądy nie są postawione w trudnej sprawie odpowiedzialności Lecha Wałęsy właśnie za fałszywe zeznania, fałszywe oświadczenia. Próbują zwlekać, po prostu to jest grana w głowę, to jest ucieczka od rzeczywistości. Najwyżej dziękuję bardzo za naświetlenie tej sprawy. Mam też osoba. To pozdrawiamy do usłyszenia. Zresztą się podpisane Bogiem z Panem Bogiem. Redaktor Krzysztof Wyszkowski, honorary sekretarz. Gościu dziękujemy za rozmowę. Kierowanego, który może być celowo kierowany przez różnych operatorów i faktycznie nie ma możliwości pomyślenia. Jak należy
należy postępować w przypadkach, gdy na naszym telefonie wyświetli się nieodebrane połączenie z nieznanego numeru telefonu? Przede wszystkim należy zachować telefon przetwarzacz. Trzeba pamiętać, że koszty są generowane, gdy to użytkownik wykona to połączenie, więc na pewno nie odbywanie się zdane na numer. Jeżeli drodzy Państwo, i kolejny temat. Naszym gościem jest pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw rynku gazu, ropy i surowców, które są potrzebne do dobrego, że tak powiem, działania gospodarki i kraju. Witamy serdecznie, panie Januszu. Cześć, proszę mnie posłuchać. Moje pytanie, bo taki chcę zrobić pewien przegląd, takie informacje dowodzą do tej celi, że cena ropy wzrasta. Jak z gazem i chodzi tutaj, jak się tutaj sprawdza nasze zabezpieczenie, to znaczy w postaci gazoportu, w postaci tych pomysłów, które są teraz wdrażane, czy po prostu jesteśmy coraz mniej uzależnieni od tych wielkich potentatów, no i czy sprawdzają się te wszystkie, że tak powiem, no nie przepowiednie, bo to nie przepowiednie, ale te wszystkie, no takie jakby powiedzieć, plany, które teraz powoli realizujemy, że tak powiem, zmieniając tutaj kierunek pozyskiwania tych surowców. Warto zacząć od tego, że rok 2017 to był drugi z kolei rok, który ropa naftowa jako surowiec zakończyła na plusie, bo oczywiście wiele lat ceny ropy dołowały i rzeczywiście w zeszłym roku wzrosły o ponad 17% i w początek tego roku również oznacza wzrost cen ropy po raz pierwszy w 2014 roku. Baryłka ropy Brent doszła do poziomu 70 za baryłkę. To już pokazuje, że może to być pewnego rodzaju trend, ale to jest wynik pełny, można powiedzieć, globalnych danych na poszukiwaniu informacji w sieci jest na pewno mniejszym obciążeniem niż wysoki rachunek telefoniczny spowodowany naszą nieroztropnością. C24, takiej sytuacji dosyć niepokojącej z punktu widzenia obserwatorów rynku, czyli wielu obserwatorów boi się, że te zamieszki, które się rozpoczęły, mogą przełożyć się. Ile oszustów?